Cześć, nazywam się Mariusz Malec, jestem nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Wspinałem się po każdym szczeblu rozgrywkowym i trafiłem w końcu do Ekstraklasy, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Moja przygoda z seniorską piłką rozpoczęła się w trzeciej lidze w Polonii Bytom. Następny krok była Olimpia Polonia Bytom jeszcze w drugiej lidze, Olimpia Grudziądz w pierwszej pod Beskidzie, no i teraz jestem w Pogoni Szczecin w Ekstraklasie. Będzie czas na aklimatyzację, na poznanie nowych kolegów i będziemy działać. Na pewno jest to coś fajnego, że trafię tutaj i jest to ekscytujące. Z pierwszej ligi Maciej Nombrowski, Kuba Czerwiński trafiali do Pogoni, następnie gdzieś dalej. Taka droga środkowego obrońcy trochę wytarta, możemy powiedzieć. Mam nadzieję, że ze mną będzie tak samo jak z poprzednikiem, którego wymieniłeś tutaj. No na pewno jest to coś fajnego, trafić do Ekstraklasy, do Pogoni, gdzie stoperzy z pierwszej ligi umieli się dobrze zaprezentować i wychodziło to bardzo dobrze, gdzie trafiali do mocniejszych klubów Ekstraklasy. Rozegrałem już w seniorach już dość dużo spotkań i wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby spróbować gry w Ekstraklasie. Nie boję się. Czekam na to wyzwanie, chcę zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda i tyle.